Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam się z Państwem po weekendzie w poniedziałek, pierwszego dnia sierpnia. Zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Teledziennika. W trakcie prac związanych z udrażnianiem drogi przeciwpożarowej na terenie Zamku Książ natknięto się na wlot do tunelu. Jest to część zapomnianej baszty, w której najprawdopodobniej przechowywano lód. Na tajemniczy tunelu podnóża muru dziedzińca honorowego Zamku Książ natrafiono w czerwcu tego roku. Otwór ukazał się w momencie wycinki rosnących tam drzew w celu udrożnienia drogi przeciwpożarowej. Po uzyskaniu pozwoleń od konserwatora zabytku w miniony weekend pracownicy Zamku Książ przystąpili do prac wykopaliskowych. W tej chwili jesteśmy we wnętrzu, odkopujemy za pomocą koparki, ponieważ baszta ma około 3,5 metra średnicy, więc jest to dużo. Jesteśmy na głębokości około 4 metrów, no wyciągamy też ciekawe elementy. Okazało się, że wyciągnęliśmy fragmenty kominka marmurowego, na pewno pochodzącego z Zamku Książ, tylko teraz pytanie z jakiego okresu, czy to jest okres wojny, kiedy zamek był przebudowywany na kwaterę główną, i w tym momencie niektóre sale były jakby przebudowywane, kominki były demontowane i być może to są jedne elementy kominka, którego poszukujemy. No być może okres powojenny, kiedy ten zamek zniszczony, niektóre kominki zniszczone, zdewastowane. Ktoś po prostu no, wrzucił do dziury, która w tym tutaj była no, łatwo dostępna. Tunel, na który natrafiono, to fragment baszty, która znajdowała się w tym miejscu. O tej baszcie tak naprawdę wszyscy zapomnieli. Ona jeszcze była rysowana na pierwszych dokumentach powojennych tutaj przez Polaków, ale później o tym miejscu całkowicie zapomniano. Tym bardziej, że w tym miejscu dokładnie rosła potężna 70-letnia lipa. Baszta lodowa, na pewno jeżeli to potwierdziłoby się, było to miejsce na przechowywanie lodu, pozyskiwane tutaj zimą z okolicznych stawów, tutaj w okolicy Pełcznicy, przechowywane tutaj. No miejsce byłoby dobre, bo to jest wystawa północna, zasłonięte jeszcze potężnym murem oporowym dziedzińca, więc na pewno byłoby chłodno. No i później transportowane właśnie na potrzeby do zamku. No i na pewno w tym ostatnim okresie, początek XX wieku, kiedy powstała kuchnia, powstały lodówki do składzania właśnie towarów, które tam były przechowywane. Tunel z całą pewnością zostanie przebadany. Na razie pracownikom Zamku Książ udało się dotrzeć do schodów prowadzących do wnętrza baszty. Czy znalezisko stanie się atrakcją turystyczną? Tego na razie nie wiadomo. Chcemy na pewno zbadać, sporządzić dokumentację fotograficzną, zrobić opis tego wszystkiego. No i zastanowimy się, czy będziemy mogli ją zostawić, czy ona będzie na tyle atrakcyjne miejsce, że możemy to ewentualnie komuś pokazać. No czy jeżeli powiedzmy nie będzie nic i dojdzie się, że mamy tylko ten malutki chodnik wejściowy do baszty. No być może zasypanie jej z powrotem, ale już na pewno będziemy wiedzieli, że co mamy, jaka jest dokumentacja zdjęciowa, żeby do tego tematu już później drugi raz nie wracać. Pracownicy zamku przyznają, że chcieliby dokładnie poznać tunel, chociażby ze względów bezpieczeństwa. W jego pobliżu przebiega bowiem droga wjazdowa do tunelu zamkowego. Teraz w przypadku, jeżeli powiedzmy nie będziemy wiedzieli, czy tam jest wnęka, jest pustka, no może się czasami wydarzyć coś, czego my się nie spodziewamy, czyli zapadnięcie się drogi. Od rana członkowie Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego przypominają o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypominamy o rocznicy Powstania Warszawskiego, zachęcamy, żeby tą rocznicę uczcić. Rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 9 na rynku w Kamiennej Górze. Zgodnie z planem miała być mobilna stacja krwiodawstwa. Chcieliśmy ludzi zachęcać do przelania krwi w rocznicę Powstania, w ten sposób, żeby oddać hołd tym, którzy za nas przelewali krew 72 lata temu. Niestety z powodów chorobowych autobus nie dojechał, mimo wszystko działamy. Rozdajemy ulotki, opaski odblaskowe, pytamy ludzi, czy wiedzą, jaka dzisiaj rocznica. Zachęcamy do przyjścia o godzinie 17 na godzinę W na rondo w Kamiennej Górze, gdzie też planujemy jakby ciąg dalszy. Tam będzie upamiętnienie, jak zawyją syreny, rozwiniemy flagi. Zablokujemy na chwileczkę ruch, odpalimy biało-czerwone świece dymne. Będą z nami również kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, którzy przyjechali do Kamiennej Góry, aby o godzinie 17:30 złożyć kwiaty na mogile powstańców warszawskich, która znajduje się w parku przy ulicy Księcia Bolka I. Młodzi historycy pracujący w podziemnej trasie turystycznej Arado w Kamiennej Górze przygotowali natomiast tematyczne scenki i zwiedzanie tuneli związane z 72. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Po raz piąty podziemna trasa turystyczna przygotowała specjalną trasę pokazującą odbicie naszego obiektu. Tak naprawdę zdobywamy Warszawę poprzez Kamienną Górę.
nasi turyści, którzy będą zwiedzać podziemną trasę turystyczną, będą mogli wcielić się w żołnierzy AK, żołnierzy, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. Przede wszystkim wcielamy się w rolę tych podziemnych żołnierzy, tak, którzy walczyli podczas Powstania Warszawskiego. Na naszych rękach, tak, na naszych ramionach będą opaski. Na obiekcie po raz kolejny zawieszamy flagę z oznaczeniem Polki Walczącej. Tak będzie wyglądała cała inscenizacja, która w środku. Oczywiście nie będziemy zdradzać tego, co będzie tam w środku, strzelanina i tak dalej. Tak wygląda. Pod hasłem Ciekawość świata, ciekawość człowieka w Świdnicy rozpoczął się 17. Międzynarodowy Festiwal Bachowski. Podczas koncertu inaugurującego festiwal przed publicznością wystąpiła Berlińska Orkiestra Kameralna Akademie für Alte Music Berlin. Pierwszy festiwal bachowski odbył się w Świdnicy w 2000 roku. Pretekstem do jego zorganizowania była 250. rocznica śmierci kompozytora. Bach był związany ze Świdnicą poprzez swojego ucznia, który dzięki listom polecającym kompozytora został w 1729 roku organistą w Kościele Pokoju w Świdnicy. Muzyka Jana Sebastiana Bacha była wykonywana w Kościele Pokoju regularnie przez cały XVIII wiek. 17. Międzynarodowy Festiwal Bachowski zainaugurowany został 29 lipca w Kościele Pokoju. Z wielką satysfakcją i z wielką radością mam przyjemność otworzyć kolejną edycję Festiwalu Bachowskiego, składając jednocześnie bardzo serdeczne podziękowania wszystkim tym, których determinacja, upór i wiara doprowadziły do tego, że już od kilkunastu lat ten niezwykły festiwal, to niezwykłe wydarzenie muzyczne ma miejsce właśnie w Świdnicy. Ciężko byłoby dziękować wszystkim imiennie, więc jedno podziękowanie będzie grupowe, a dwa indywidualne. To grupowe to skierowane w stronę wszystkich pracowników Świdnickiego Ośrodka Kultury, którzy wspierają organizację tego festiwalu. I te dwa szczególne, to jedno to w stronę księdza biskupa, który nieodmiennie od lat nie tylko użycza siedziby Kościoła Pokoju na wybrane koncerty, ale także duchowo wspiera to piękne wydarzenie. I drugie indywidualne na ręce Jana Tomasza Adamusa, dyrektora artystycznego festiwalu, który także z wielką konsekwencją dba o to, by poziom tej imprezy był rzeczywiście światowy. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Ciekawość świata, ciekawość człowieka. Koncerty festiwalowe odbywać będą się również w obiektach sakralnych w miejscowościach położonych nieopodal Świdnicy, a festiwalowi towarzyszyć będzie wiele imprez, m.in. pikniki i śniadania na trawie. Melomani będą mieli okazję wysłuchać kompozycji Bacha oraz kompozytorów okresu baroku w wykonaniu prawdziwej plejady gwiazd. Na tym koncercie będzie muzyka Bacha i Telemana, czyli muzyka niemiecka. No, historia z Bachem i z Kościołem Pokoju pewnie już jest Państwu znana, a może nie. Jego uczeń Bacha tutaj właśnie przyjechał z polecenia Bacha i dostał pracę w Kościele Pokoju. I tak to jest, że ten festiwal nawiązuje właśnie dlatego do Bacha, bo jego muzyka była tutaj grana jeszcze za życia Bacha. Osobiście jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem, ponieważ rodzina mojego ojca pochodzi z tego regionu, a dokładnie z Nowej Rudy. Właściwie nigdy tu nie byłam, więc to był najwyższy czas, aby tu przyjechać i zagrać w tak niezwykłym mieście i w tak niezwykłym kościele. To sprawia, że czuję się szczęśliwa, grając muzykę, którą uwielbiam. Ten festiwal jest prawdziwym, duchowym przeżyciem. Koncerty w ramach 17. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego potrwają do 15 sierpnia.
Symbolicznym przecięciem wstęgi prezydent Świdnicy uroczyście otwarła nowy skwer przy placu Tysiąclecia w Świdnicy. Skwer przy placu Tysiąclecia w Świdnicy w końcu doczekał się otwarcia. Przybudowa miejsca trwała kilka miesięcy, a plac został odwzorowany na podstawie starych zdjęć z lat 30. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo to mieszkańcy, szczególnie ludzie starsi tutaj mieszkający, będą mogli sobie naprawdę w ciszy, w spokoju, przy szumie tej wody odpocząć. I fajnie, cieszę się, mam wielką satysfakcję. Władze miasta wraz z samorządowcami i przedstawicielami służb mundurowych przecięły wstęgę, uroczyście otwierając nowe, piękne miejsce w Świdnicy. Niech jest prosto tli. Jestem zachwycona, to jest spełnienie moich marzeń, bo taką miałam wizję, ale najpierw uważnie słuchałam tego, co mówią plastycy, architekci, urbaniści, ale także tego, co mówią mieszkańcy przede wszystkim, bo przecież to jest plac dla nich, dla nas wszystkich. I oczekiwania były właśnie takie, piękna zieleń, miejsce do odpoczynku, ładne ławki, takie miejsce, gdzie można w centrum miasta przysiąść na chwilę, odpocząć, ponapawać się szumem fontanny. I tak to właśnie dziś wygląda. Przywróciliśmy nieco wizerunek tego miejsca w oparciu o zachowaną ikonografię z lat 30. ubiegłego wieku. Ta wizja wszystkim podobała się najbardziej i to, co dziś widzimy, jest bardzo do tamtej wizji zbliżone. Myślę, że i mieszkańcom się podoba i to jest najważniejsze. Podczas otwarcia nie zabrakło również mieszkańców. Dla nich magistrat przygotował małą niespodziankę. Wykonawcą przebudowy jest spółka Park M Poland ze Starego Sącza. Przebudowa skweru wyniosła ponad 900 tysięcy złotych. Na skwerze zamontowano również kamery, które zostały włączone już do miejskiego monitoringu. Do tej pory w każdą niedzielę lipca, a od dziś w każdą niedzielę sierpnia Teatr Zdrojowy w Szczawniezdroju zaprasza mieszkańców regionu oraz kuracjuszy do udziału w letnich koncertach promenadowych. Podczas koncertów usłyszeć będzie można m.in. niezapomniane przeboje lat 20. i 30., a także piosenki i melodie filmowe, utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej. Lata 60. to lata naprawdę bardzo wyjątkowe. I to nie tylko w świecie muzyki działo się wiele, ale również w świecie filmu i muzyki filmowej działo się wiele. Przenosimy się na chwilę w świat ekranu. Co prawda film, z którego usłyszycie Państwo pierwszy z tematów, pochodzi z 59 roku, ale to w latach 60. wszedł on na ekrany polskich kin i ściągał do kin naprawdę pokaźne rzesze widzów. Przede wszystkim chłopaków, którzy marzyli o tym, żeby stać się takimi bohaterami jak ci, których można obejrzeć w tym filmie na ekranie. A kolejny z tematów to już temat o kilku łącznie bohaterach. I krótko mówiąc, przenosimy się na Dziki Zachód. W sprzyjającej aurze, jak miało to miejsce w minioną niedzielę, koncerty odbywają się w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Czar niezapomnianych szlagierów i atmosfera koncertów promenadowych przyciągają sporą grupę melomanów. To przebrał się, ja był to twój fan, ja był to twój fan,
Diabeł to twój fan. Diabeł to twój fan. Cykl koncertów promenadowych został dofinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Powiat Wałbrzyski – Dolnośląska Stolica Kultury. Informacją o koncertach promenadowych w Szczawie-Zdroju kończę dzisiejsze wydanie Teledziennika. Tuż po nim zapraszam Państwa na materiał dotyczący powstania w Wałbrzychu regionalnej instalacji przetwórstwa odpadów komunalnych, a także o tak zwanych PSZOK-ach, czyli punktach selektywnej zbiórki odpadów. Jest to budowla i miejsce szczególnie ważne w chwili obecnej dla mieszkańców Wałbrzycha, dla całego miasta, gdyż tutaj będziemy przetwarzać wszystkie odpady komunalne od wszystkich mieszkańców naszego miasta. Tu będziemy te odpady przywozić i tu one będą podlegały degradacji w całości. Jest to miejsce bardzo dobrze zaprojektowane, wybudowane o najwyższych standardach, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, o zachowanie wszystkich reżimów bezpieczeństwa i ochrony przyległego terenu. Powiem, że w ten poniedziałek, 25 lipca, otrzymaliśmy bardzo dobrą informację z Ministerstwa Środowiska. Pochwalę się nawet i pokażę to pismo od ministra, w którym pan minister uchyla wszystkie do tej pory protesty, które tu się pojawiły od stowarzyszeń ekologicznych. Nie będę wymieniał, bo nie ma też takiej potrzeby. Stwierdził pan minister, że nasza inwestycja podlega, jest możliwe jej użytkowanie w sposób bezpieczny, gdyż zachowuje wszystkie nałożone wcześniej przepisami ustalenia i reżimy, jeżeli chodzi o technologię produkcji. Z tego też powodu w chwili obecnej już przystępujemy do przeprowadzenia przetargów i do zakupienia sprzętu, który tu będzie pracował. W najbliższym czasie te przetargi zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych Unijnym. To jest unijny przetarg, więc na forum i biuletynu unijnego. Przeprowadzimy procedurę konkursową, oczywiście, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników i mam nadzieję w najbliższym czasie, jednak trzeba się liczyć, że to potrwa kilka miesięcy, uruchomimy tutaj tą instalację, ona będzie wszechstronna, kompletna i chcę jeszcze tutaj dodać bardzo ważną sprawę, że obok tej wspaniałej hali, w tle tutaj, gdzie widzimy, będziemy występować jeszcze w tym roku, żeby mieszkańcy Wałbrzycha wiedzieli też o tym, z wnioskiem o dotacje unijne na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Będzie to projektujemy i będzie wybudowany, jeżeli oczywiście wszystko się spełni i wszystkie nasze założenia tutaj będą dopięte do końca. Będzie to bardzo nowoczesny punkt zbiórki selektywnej odpadów, gdzie będziemy mieli możliwość poprzez naprawę niektórych złożonych mebli wielkogabarytowych, sprzętów, będziemy mogli ją z powrotem poddać sprzedaży za parę groszy. Dosłownie mieszkańcy będą mogli sobie kupić stolik, krzesełko na działkę czy lampkę. No coś niebywałego. Idziemy z duchem rozwiązań europejskich. Chcemy, żeby Wałbrzych był na wskroś nowoczesny, na wskroś ekologicznym miastem, zielonym, wspaniałym. Dlatego też właśnie ta inwestycja obok, którą planujemy wykonać, będzie kompleksowa i w całości będzie spójna z tym, co dzisiaj widzimy i będzie to miejsce wspaniałej instalacji, nazwijmy ekologicznej, która będzie na pewno przynosiła naszemu miastu nie tylko nowe miejsca pracy, oszacujemy około od 50 do 80 co najmniej, ale również będzie najnowocześniejszą, mamy nadzieję, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju. Organizacje ekologiczne i mieszkańcy absolutnie muszą wiedzieć, co budujemy i absolutnie cała inwestycja musi być transparentna i podana do publicznej wiadomości. I cały czas byliśmy oczywiście gotowi do przedstawienia wszystkich
rzeczy projektowanych, wszystkich elementów, które tu by się pojawiły i udzielamy wszechstronnych informacji. Budziło nasze wątpienie to, że właśnie nikt do nas nie przyszedł i nie zapytał się, co budujemy, jakie są realne tutaj zagrożenia. Tylko no te zarzuty, które się pojawiły, no były, nie ukrywam, takie trochę wyssane z palca. One nie miały jakby uzasadnienia merytorycznego. Gdyby te organizacje się z nami spróbowały skontaktować, my byliśmy naprawdę dostępni i do dzisiaj chcemy przecież współpracować ze wszystkimi, pani redaktor. Nie bez wyjątku, żeby była sprawa jasna. Mieliśmy w tej sprawie również, chcę powiedzieć, spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Gaj. Tu pan prezydent również przyjechał w szkole. Było to spotkanie, gdzie staraliśmy się przedstawić i uspokoić przede wszystkim naszych mieszkańców, bo my nie budujemy żadnego wysypiska. Hasła były podawane takie, że my następne wysypisko pod tytułem podobne wysypisko do Mobruku, co jest oczywiście nieprawdą. My robimy instalacje o znaczeniu regionalnym, czyli mówi się na to RIPOK, która przetwarza odpady, to nie kumuluje tych odpadów, nie gromadzimy ich tutaj. Ta instalacja jest instalacją do zbiórki i przerobienia. Nie tworzymy wysypiska, jak organizacje nam to zarzucały, co było oczywiście daleko odbiegało od prawdy. Druga rzecz, pani redaktor. Nam szczególnie na tym zależy. Dodatkowe zabezpieczenia, o których już wcześniej wspominałem, oprócz tego, że ta zasięg oddziaływania tego jest bardzo znikomy, gdyż pierwsze budynki to jest 200-300 metrów od instalacji. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, na ogrodzeniu mamy instalację antyodorową, która w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa się włącza automatycznie i ewentualnie ten przykry zapach, nazwijmy tak, zostanie skumulowany, oddzielony pozostała część obszaru. Także te zabezpieczenia, dodatkowo są oczywiście i wody zabezpieczone, odpływowe poprzez osobną instalację. Są izolacje, tutaj pod całym placem są specjalne izolacje zrobione, ciężkie izolacje wodne, żeby nie daj Bóg kropla jakiegoś odpadu nie pojawiła się tutaj poza tą instalacją. Więc z tego punktu widzenia zrobiliśmy wszystko. My jesteśmy też mieszkańcami. Nam również na tym zależy. I kto zrobi to lepiej niż mieszkaniec Wałbrzycha, który tu mieszka, pytam się. Obcy przyjedzie, zrobi szybko, weźmie pieniądze i problem zostawi. A my tu jesteśmy. My jesteśmy zawsze zainteresowani jakością, jesteśmy zainteresowani tym, żeby nasze piękne miasto piękniało i stawało się coraz nowocześniejsze. Selektywna zbiórka odpadów to nic innego niż jak dzielenie już odpadów na etapie rozdzielania ich w domu, czyli selektywna zbiórka, tak zwana u źródła, czyli każdy z nas w domu, rozdzielając te odpady i wpisując się na listę tych mieszkańców, którzy segregują, segregować śmieci, wkładają zmieszane odpady do jednego, powiedzmy, wspólnego pojemnika, natomiast odpady opakowaniowe, plastiki, opakowania szklane, opakowania papierowe, czy wręcz gazety, tego typu sprawy, mają wydzielone do tego gniazda, czy kolorowe pojemniki, odpowiednio żółte dla plastików, zielone dla opakowań szklanych i niebieskie dla papieru tektury, czyli dla makulatury. To mogą, te odpady można sobie zrobić, podzielić w własnym gospodarstwie domowym i można od razu je wrzucić do pojemników tych znajdujących się przy budynkach czy w wydzielonych miejscach zamieszkania. Natomiast mamy jeszcze odpady, z którymi każdy z nas ma problem. Mianowicie wymieniamy sprzęt AGD, wymieniamy sprzęt RTV, meble, komputery zużyte, wszystkie wielkogabarytowe odpady. Mamy tereny zielone, kosimy je, mamy trawy, przycinamy żywopłoty, zmieniamy opony w samochodach samodzielnie, nie poprzez zakłady. Zostają nam stare opony, musimy coś z nimi zrobić. Lekarstwa. Te wszystkie odpady, które w ten sposób powstają i nie specjalnie nadają się do tych czterech wydzielonych wcześniej gniazd przydomowych, że tak je nazwę, możemy składować w dwóch punktach. Dla Wałbrzycha zostały wydzielone dwa takie punkty. To są punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w skrócie zwane PSZOKami od tej nazwy.
znajdują się w północnej i w południowej części miasta. W północnej części miasta to są dla tych dzielnic zwanych sypialniami Wałbrzycha, czyli Podzamcze, Piaskowa Góra, Lubiechów, Szczawienko i Poniatów. I dla tych starszych dzielnic Wałbrzycha znajdują się przy składowisku przy ulicy Beethovena. To przy ulicy Stacyjnej jest nowo, ten punkt jest nowym punktem otwartym dopiero na przełomie ubiegłego roku i tego roku. I jest tak już zorganizowany, że praktycznie można tam po specjalnie zaprojektowanej rampie podjechać własnym pojazdem i w sposób, że tak powiem, jedynym obowiązkiem, jaki należy do mieszkańca, to należy zapakować ten odpad, telewizor czy zużyty, czy jakieś inne odpady, czy worek ze ściętą trawą, przywieźć do tego punktu i tam można złożyć. Identyczna funkcja jest tego punktu, który działa obecnie przy składowisku przy ulicy Beethovena, który zresztą też jest w tej chwili na etapie rozbudowy i w momencie, gdy powstanie tu, gdzie się znajdujemy, powstanie hala i cały kompleks ten rozbudowy tej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, nieopodal powstanie też nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to będzie, i który będzie też zgodny z tymi wytycznymi, jakie są i na terenie Europy, i na terenie innych gmin, które świeżo budują tego typu punkty. Chciałbym powiedzieć przy tym, że taki punkt jest o tyle funkcjonalny dla mieszkańców, że on działa w tygodniu od godziny 10 do godziny 18, ale również w sobotę. Od 10 do 14, bo w sobotę większość z nas ma najwięcej czasu, można spokojnie przywozić te odpady. Mówię, jedynym obowiązkiem mieszkańca jest po prostu zapakowanie tego do jakiegoś samochodu, co w dzisiejszych czasach nie jest pewnie wielkim problemem, dowiezienie na najbliższy punkt i złożenie we wskazanym pojemniku, to jest cały obowiązek. Dodatkowo mogę powiedzieć, że propagując jakby tą ekologiczną stronę tej gospodarki odpadami, każdy ze składujących dostanie taką ekologiczną torbę zakupową czy z tkaniny. Ponadto mamy jeszcze, prowadzimy teraz obecnie przerwaną ze względu na okres wakacyjny akcję w szkołach. Rozdajemy maluchom po prostu takie ulotki, gdzie dając ich rodzicom czy samemu mogą się zapoznać z tym, jakie są możliwości i jakie są sposoby składowania w tych punktach selektywnej zbiórki tych odpadów komunalnych.